Na sesję przybyło 14 radnych. Stwierdzam kworum. Otwieram 14 sesję Rady Miejskiej w Konstantynowie Łódzkim. Serdecznie witam pana burmistrza Henryka Grzyszcza. Witam zastępcę burmistrza pana Krzysztofa Piwnickiego. Witam skarbnika miasta pana Andrzeja Błaszczyka. Sekretarza miasta pana Andrzeja Błaszczyka. Witam skarbnika miasta pana Roberta Zwierzyńskiego. Witam rzecznika miasta pana Bernarda Cichosza. Witam asystenta burmistrza. Witam pana mecenasa. Witam panią kierownik biura rady. Witam media, gości. Witam koleżanki i kolegów radnych. Proszę państwa, zgodnie z naszym zwyczajem na sekretarza obrad powołuję kolegę Wojnowicza. I w punkcie trzecim mamy przyjęcie porządku obrad. Czy państwo wnoszą jakieś uwagi? Pan burmistrz. Szanowna Rado, drodzy państwo, chciałbym wnieść autopoprawkę do projektu w sprawie zmiany uchwały 5/15 Rady Miejskiej w naszym mieście z dnia 22 stycznia 2015 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej naszej gminy na lata 2015-2029. W treści jest wyznaczone, w jakim celu jest wniesienie tej poprawki, zatem uprzejmie proszę, abyście państwo ją uwzględnili. Natomiast w jakim punkcie? W punkcie, w którym będziemy omawiać sprawy dotyczące 600. Dobrze. Bardzo proszę. Dziękuję panu burmistrzowi. Nie widzę innych uwag. Kto z państwa jest za przyjęciem porządku obrad z tą autopoprawką? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przyjęliśmy porządek sesji. Proszę państwa, w punkcie czwartym mamy przyjęcie protokołu z poprzednich sesji. Protokół z 12 sesji państwo mieli możliwość zapoznania się w biurze rady. Czy ktoś z państwa wnosi uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem protokołu z 12 sesji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymujący. Proszę państwa, podobna procedura z protokołem z 13 sesji nadzwyczajnej. Czy państwo wnoszą jakieś uwagi? Nie widzę. Kto jest za przyjęciem tego protokołu? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy jednym wstrzymującym przyjęliśmy protokoły z poprzednich sesji. Proszę pana burmistrza Henryka Grzyszcza o sprawozdanie z działalności między sesjami i realizacji uchwał Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, panie przewodniczący, wydarzyło się kilka ważnych wydarzeń, które postaram się państwu teraz przybliżyć, kończąc oczywiście stanem bezrobocia na dzień dzisiejszy. Otóż 23 października w Sejmie odbyła się uroczystość, w czasie której zostaną na moje ręce przekazane takie wyróżnienie, dyplom dla naszej gminy za zajęcie 4. miejsca w rankingu najdynamiczniej rozwijających się samorządów w latach 2003-2014 w kategorii gminy miejskie. Były cztery kategorie: gminy wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i miasta na prawach powiatu. Nasze miasto znalazło się wśród 5 najdynamiczniej rozwijających się gmin miejskich w Polsce. Kryteria, które były brane pod uwagę przy wyłanianiu tychże gmin, to 3 obszary rozwoju: społeczny, gospodarczy oraz ochrona środowiska. Dane do tych wszystkich kategorii i ustalenia kolejności dostarczał Główny Urząd Statystyczny. Jak wiadomo, jest ponad 2,5 tysiąca gmin w naszym kraju i te miejsca, które zostały przedstawione jako wyróżnienia w tych wszystkich kategoriach, były takie bardzo, bardzo miłe. Ogłoszenie tych wyników nastąpiło na konferencji Zrównoważony Rozwój Społeczno-Gospodarczy Jednostek Samorządu Terytorialnego, a wyniki opracował profesor Eugeniusz Sobczak z Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. Organizatorem również była sejmowa tego spotkania i tego całego wydarzenia
była Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przy współudziale Fundacji Polskiego Kodła Promocyjnego, teraz Polska, oraz Wydziału Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej. No cóż, proszę Państwa, dyplom odebrałem, on tutaj jest na moim YouTube, a pozwolę sobie przestać, żebyście Państwo zobaczyli. Czwarte miejsce wśród gmin miejskich, dynamika rozwoju lata 2003-2014, zatem sięgamy do pracy samorządów, których już nie ma, a decyzje, które podejmował, owocowały właśnie taką dynamiką, a nie inną. Chciałem wyrazić wszystkim Państwu gratulacje, podziękowania, również i nawet ze naszych mieszkańców trzeba podziękować za to, że tworzymy takie miasto, które w zgodzie buduje tą wzrost tej dynamiki, która jest bardzo ważna, bo w konsekwencji podnosi jakość życia naszych mieszkańców. Bardzo za taką współpracę dziękuję Państwu i tym wszystkim radnym, którzy poprzednie kadencje czynili kolejne budżety, aby można było ten sukces osiągnąć. Także jest to nasz wspólny sukces, chcę to podkreślić. Kolejna informacja, proszę Państwa, 18-19 września odbyły się dni otwarte Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w naszym mieście. 18, czyli w piątek, była się konferencja, która towarzyszyła również otwarciu nowej firmy, nowego parku technologicznego Eureka w naszym mieście na zbiegu ulicy Przemysłowej i Łąkowej. Ta konferencja była poświęcona przedsiębiorczości i omówienia spraw dotyczących kierunków, zadań i co w ogóle przedsiębiorczość wnosi do życia naszego miasta. Na drugi dzień odbył się otwarty dzień strefy ekonomicznej, na którym nasi mieszkańcy mieli możliwość zwiedzić zakłady, które ulokowały się w naszym mieście. Wcześniej rozmawialiśmy z prezesami wszystkich firm, którzy wyrazili zgodę, ochotę i byli zadowoleni z tego, że będą mogli pokazać swoją produkcję, swoją działalność naszym mieszkańcom. Odbyły się również konkursy na zakończenie, był piknik. Były nagrody również ufundowane przez szefów firm, które się tam zainstalowały. Także bardzo przyjemne spotkanie, które przybliżyło naszym mieszkańcom, ponieważ strefa jest dosyć daleko od centrum naszego miasta. Co my budujemy w tym miejscu i jak postrzegamy budowę i przyszłość naszego miasta, jeżeli chodzi o to gospodarcze ujęcie. Takie otwarte dni strefy będziemy każdego roku robić w różnych okresach czasu. Mamy na to pomysł po to, żeby większa wiedza mieszkańców naszych była na temat tego, jakie Państwo decyzje podejmujecie i na co przeznaczamy środki finansowe z naszego budżetu, a co tam w przyszłości te środki przyniosą. Kolejna informacja, proszę Państwa, 26-7 września chówiec ZHP Konstantynów Huski im. Janusza Korczaka obchodził 40-lecie swojego istnienia, odbył się uroczysty apel. Tutaj na placu Tadeusza Kościuszki, na skwerze, gdzie jest pomnik poświęcony naszym Konstantynowianom. Następnie piknik w Szkole Specjalnej nr 5. Bardzo miła uroczystość, która podkreśliła funkcjonowanie 40-letnie naszego chłopca harcerskiego. Teraz kilka informacji dotyczących wydarzeń sportowych. 23 września na nasze zaproszenie do urzędu naszego miasta przybyli przedstawiciele najcięższej, znaczy najsilniejszej grupy sportowców, mianowicie ciężarowcy. Przybyła pani Magdalena Karolak, pan Rafał Cichosz oraz trener pan Jerzy Jaśniak. Wszystkie te osoby z tych grup zostały wyróżnione nagrodami pieniężnymi za osiągnięcia, jakie uzyskali podczas obecnego sezonu. A przypomnę, że pani Magdalena Karola, 7 miejsce na Mistrzostwach Świata Juniorów w Limie, to bardzo duże osiągnięcie. 1 miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Ciechanowie, a pan Rafał Cichosz, 3 miejsce w kategorii 77 kg w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Ciechanowie. To dobre wyniki, proszę Państwa, możemy się nimi szczycić i być z tego powodu zadowoleni. Do tego dodam jeszcze, że w minioną sobotę pani Magdalena Karolak w Mistrzostwach Polski Seniorów, już nie młodzieżowych, tylko seniorów, zdobyła 5 miejsce w kategorii 75 kg. Jeszcze przepraszam, więcej mistrzyni Europy na 17, tak?
To już wcześniej chyba relacjonowałem w poprzedniej relacji, ale dobrze, że pan przypomniał. Także mamy bardzo utalentowaną panią, która z opinii fachowców, którzy się znają na podnoszeniu ciężarów, wróży naprawdę dobrą karierę, jeżeli będzie dobrze prowadzona. A mamy tutaj bardzo dobrego trenera, jakim jest pan Jerzy Jaśniak. Proszę państwa, teraz jeżeli chodzi o blok sportowy, 28 września zaprosiliśmy też do urzędu naszego miasta na wręczenie stypendiów sportowych za okres lipiec-grudzień naszych pływaków. Są to pani Justyna Buzka i pani Milena Karpisz. Panie osiągają również bardzo dobre wyniki. Należy to zauważyć i życzyć im jeszcze większych wyników po oczywiście ciężkiej pracy, którą wykonują pod okiem trenerów. A teraz o wyczynach, proszę państwa, naszych młodych pływaków. 21 października w Łasku odbyły się pływackie mistrzostwa klas trzecich województwa łódzkiego. Nasi zawodnicy spisali się bardzo dobrze pod okiem trenera pana Roberta Wójnowicza. Startował rocznik 2006, wywalczyli 6 medali. Także gratulujemy również naszej młodzieży. Nieco wcześniej, w sobotę 10 października w Warszawie odbyły się zawody w rocznikach 2004, 5, 6. Zdobyliśmy tam 15 medali, a w sumie startowało około 293 zawodników zgłoszonych przez 23 kluby. Należy również zauważyć sukces naszego klubu sportowego, naszych piłkarzy. 18 października pokonali 2-0 drużynę Sokół 2 Aleksandrów Łódzkich. No to taka rywalizacja między przez gminę i to bardzo, bardzo cieszy. A UKS Lider wygrał z kolei 4 mecze w turnieju rozpoczynającego się sezonu i awansowały do grupy A. Kolejna informacja, którą chciałbym państwu przekazać, dotyczy 5-lecia niepublicznego przedszkola Pokaż Świat. Otóż 26 września w Centrum Sportu i Rekreacji na Placu Wolności 60 odbyła się właśnie ta uroczystość. Było wiele atrakcji dla młodzieży, przyszli rodzice, była akademia, pasowanie na przedszkolaka, tortu rodzinowy, zabawy integracyjne. I byłem również na tej uroczystości i gratulowałem, ponieważ wszyscy wiemy, że niepubliczne przedszkola są znakomitym uzupełnieniem naszej sieci przedszkoli, których mamy 2 w tym momencie. Powoduje to to, że mamy wychowanie przedszkolnym objętych około ponad 70% naszych dzieci w wieku przedszkolnym. 26 kolejna informacja września w Miejskim Ośrodku Kultury odbył się finałowy koncert Międzynarodowego Festiwalu Muzyczny Środek Europy. Była to już 6. edycja festiwalu. Mieszkańcy naszego miasta mogli zobaczyć występy zespołów w Sycylii, Białorusi, Ukrainy i Polski. Koncert cieszył się dużym zainteresowaniem. Festiwal zawsze wnosi pewne rozpoznanie tego rynku kulturalnego, nie tylko u nas w kraju, ale również i dorobek światowego dziedzictwa kultury. Kolejna informacja, proszę państwa, jest duża szansa, aby w grudniu odbiorcy naszego ciepła produkowanego przez nasze przedsiębiorstwo komunalne zapłacili mniejsze rachunki za ogrzewanie. Nasza spółka znalazła tańszego dostawcę gazu i ponadto wynegocjowała zupełnie niezły upust, co znacznie wpłynie na obniżenie cen ciepła. Dla przypomnienia podam po zeszłorocznej obniżce, że aktualnie jeden gigajoule ciepła sprzedawanego odbiorcom w naszym mieście kosztuje 88,15 złotego. Natomiast nowa cena gigajoule po przyjęciu, po tych zmianach, które państwu przedstawiłem, nowej taryfy będzie wynosiła 82,79 zł. To jest jeden z tych kroków dochodzących do kolejnych obniżek ciepła. Pamiętajmy, że na bazie podpisanego wcześniej porozumienia firma z branży ciepłowniczej Veolia właściwie już jest na końcówce projektu, który będzie wdrożony, myślę, że w pierwszych miesiącach przyszłego roku.
jeżeli chodzi o wykonawstwo, podłączenie naszego miasta do systemu, który jest już dołączony prawie że do strefy ekonomicznej. Wtedy należy jeszcze spodziewać się kolejnej obniżki cen. Ciekawe, ale o tym Państwa będę informował w późniejszym czasie. W dniu 28 września w naszym urzędzie odbyło się podsumowanie kampanii Zachowaj zdrowy umysł. To jest taki coroczny program, który odbywa się w ramach kształcenia profilaktycznego dzieci i młodzieży. Tutaj zostały wręczone certyfikaty dla Urzędu Miasta, dla pani Ewy Czerwińskiej, która jest koordynatorem tego projektu, dla pedagogów i najaktywniejszych nauczycieli. Bardzo miła informacja, ponieważ podnosi znajomość tematów wśród najmłodszych naszych wychowanków. Również kolejna informacja, która myślę, że będzie dla nas bardzo korzystna z punktu widzenia współpracy z zagranicą. Oczywiście mam tutaj na myśli taką wymianę czy pozyskiwanie inwestorów. Marcia Gmina podpisała deklarację z Biurem Współpracy Województwa Łódzkiego w Brukseli. Odbyło się spotkanie w Instytucie Europejskim podczas konferencji, na której podsumowano realizację projektu Łódzkie nabiera prędkości i wówczas samorządy, te, które chciały, podpisały chęć wspólnej współpracy w ramach tego biura, które jest urządzone w Brukseli. Myślę, że to dla nas duża szansa, będziemy spróbowali się maksymalnie z niej skorzystać. Kolejna informacja, którą chciałem Państwu przekazać. Otóż 25 września w Szkole Podstawowej nr 5, nie, w Szkole Podstawowej nr 1, przepraszam, piątka jest później, imienia Królowej Jadwigi, w naszym mieście odbyło się Święto Papryki. Jak wiadomo, szkoła ta współpracuje z samorządem węgierskim i ze szkołą i to święto właśnie było poświęcone tejże współpracy. Uroczystość została zorganizowana przez uczniów i grono pedagogiczne oraz szkoły oraz członków Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Święto takie umożliwia zacieśnienie współpracy pomiędzy Konstantynowską Szkołą a przedstawicielami Węgier. Oczywiście były różnego rodzaju potrawy, konkursy, uczestniczyli również tutaj występy artystyczne, największą uwagę skupił występ nauczyciela, znaczy jednego nauczyciela wraz ze swoim absolwentem ze szkoły nr 1. Także bardzo uroczysta i miła uroczystość dla szkoły nr 1. Również chciałem Państwa poinformować, że nasze placówki przystąpiły do takiego programu wspierania placówki oświatowe. Programu wspierania w tym roku szkół prowadzących, podstawowych, prowadzących artystyczne działania, kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Każda z naszych szkół, która wzięła udział w tym programie, otrzymała od 1300 do 2000 ponad 100 zł na zakup książek i wzbogacenie swojej biblioteki. Kolejną informację, którą chciałem Państwu przekazać, mianowicie dotyczy ona zakupu radiowozu dla naszego komisariatu policji. Jest to Opel Corsa, który został zakupiony dzięki pomocy naszej gminy. Państwo pamiętacie, że przekazaliśmy na ten cel 18 tysięcy złotych. Zostało podpisane odpowiednie porozumienie pomiędzy gminą a Komendą Wojewódzką Policji. Przekazanie tego samochodu odbyło się 13 października przy udziale pana komendanta powiatowego, pana komendanta komisariatu Roberta Krawczyka. Radiowóz ten ma służyć, tak jak usłyszałem, naszym dzielnicowym, bo to aby być szybszym, jeżeli chodzi o reakcję na zgłoszenia ze strony mieszkańców. Mam nadzieję, że poprawi to również bezpieczeństwo ogólnie w naszym mieście. Za nami, proszę Państwa, Dzień Edukacji Narodowej. Poprosiłem tutaj dyrektorów do tej sali 13 października i zostały wręczone dla dyrektorów wszystkich placówek, czyli przedszkoli i szkół, nagrody, które corocznie przyznajemy w
tym team. Serdecznie gratuluję dyrektorom tych nagród. Kolejna informacja. W dniu 16 października odbył się 20-lecie istnienia Konstantynowskiego Klubu Literackiego Konstans, który działa, jak wiemy, przy Miejskiej Bibliotece Publicznej. Odbyła się bardzo miła uroczystość, poświęcona również promocji tomiku poetyckiego 20 razem w Konstans. Bardzo dziękuję za działalność tego koła. Będąc tam, dziękowałem pani Annie Czajkowskiej, która jest prezesem tego klubu literackiego, jak i również pani Ewie Czerwińskiej, przy bibliotece, którą prowadzi pani dyrektor Jabłoński, jak powiedziałem, Czerwiński, przepraszam, pani Jabłoński, za to, że jest taką instytucją opiekującą się nad klubem literackim. Gratulacje z okazji 20-lecia. Teraz, proszę państwa, kilka informacji na temat budżetu obywatelskiego. 16 października nasz samorząd przystąpił do kolejnego etapu wdrażania budżetu. Spotkania konsultacyjne będą trwały do 20 listopada tegoż roku. Przypomnę, że odbywają się w poniedziałki od 8 do 16, we wtorki od 8 do 18, w środy od 8 do 16, w czwartki od 8 do 18 i w piątki od 8 do 15. Miejscem konsultacji jest Gminne Centrum Informacji na Placu Kościuszki 8. W tym samym terminie mieszkańcy mogą zgłaszać proponowane do realizacji zadania. Mam już pierwsze projekty, jest ich w sumie na tę chwilę 7 tych projektów. No cóż, jak wiem, jest to pierwsza edycja budżetu obywatelskiego. Wypracowaliśmy pewien model, który teraz będziemy poddawać pod ocenę naszych mieszkańców. Będziemy go uzupełniać i w przyszłym roku na pewno będziemy już bogać się o pewne doświadczenia. I teraz, proszę państwa, jeżeli chodzi o organizację ruchu, tutaj dwie informacje. Jedna to dotyczy zmiany organizacji ruchu, jeżeli chodzi o naszą drogę krajową. Otóż po spotkaniu z panią prezydent Łodzi Hanną Zdanowską, byliśmy tam wspólnie z panem Jackiem Lipińskim, burmistrzem Aleksandrowa. Dowiedzieliśmy się, że 1 listopada, czyli praktycznie od poniedziałku, transport po drodze krajowej przez nasze gminy wraca do stanu sprzed 1 marca tego roku. Jestem po rozmowach na dzień dzisiejszy, nic się nie zmienia, więc oczekujemy, będziemy dokonywać oczywiście pomiary od poniedziałku, jak ta sytuacja się zmieni. Będziemy obserwować, będziemy analizować ten stan rzeczy, jak to ten powrót do poprzedniego stanu wygląda, będę tutaj na bieżąco państwa informował. Natomiast druga zmiana czasowa organizacji ruchu dotyczy święta zmarłych, które przed nami jest i związanych z tymi dojazdami do naszego cmentarza i tutaj wprowadzany jest obowiązujący kierunek ruchu na ulicy Cmentarnej od skrzyżowania z ulicą Łaską w kierunku Przepompowni Ścieku. Tu będzie jeden kierunek, tak jak w poprzednim roku. Parkowanie pojazdów jest dozwolone na ulicy Srebrzyńskiej i Piaskowej oraz za cmentarzem od ulicy Łaskiej do Przepompowni na tej drodze pomiędzy cmentarzem a stanem. Na całej długości ulicy Łaskiej po wschodniej stronie będzie zakaz prowadzenia handlu, natomiast dopuszczony jest handel na ulicy Cmentarnej na wydzielonych stanowiskach handlowych od skrzyżowania z Łaską po północnej i południowej stronie ulicy Cmentarnej. Nasze służby są przygotowane do zabezpieczenia jakiegoś takiego porządku, kierowania ruchem po to, żeby wszyscy mogli jak najbardziej sprawnie dojechać na groby swoich zmarłych. Kolejna informacja, którą chcę państwu przekazać. Otóż Ochotnicza Straż Pożarna w naszym mieście, w Konstantynowie Łódzkim, czyli ta jednostka, która jest w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym, wzbogaciła się o kamerę termowizyjną. Jest to pierwsze urządzenie w posiadaniu OSP i drugie w całym powiecie. Kamera kosztowała 30 tysięcy złotych i zakup dla OSP Konstantynów był możliwy dzięki finansowanemu tutaj wspólnie temu zadaniu przez Urząd Marszałkowski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, nasze środki, tu jeszcze ochotnicy również się do tego zadania dołożyli.
kamera, która jest bardzo ważnym urządzeniem w ramach pewnego reagowania w przypadku odnajdywania poszkodowanych w akcjach ratowniczych, czy zbroi, czy innych sytuacjach. Także na pewno tutaj nasza jednostka wzbogacona tę kamerę będzie bardziej profesjonalnie działać w sytuacjach zagrożenia życia. Mam tutaj na myśli pożary. Kolejną informacją, którą chcę Państwu przekazać, w dniu wczorajszym w Szkole Podstawowej nr 5 oddano taką pracownię ekolandii w ramach programu, który został ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska, moja wymarzona ekopracownia. Został zakupiony sprzęt elektroniczny, urządzona całkowicie od nowa ta pracownia, sprzęt dydaktyczny również, został zakupiony meble, całe wyposażenie z tego programu zostało wykonane. Byłem wczoraj na tym otwarciu, bardzo miła uroczystość, która wzbogaci dydaktykę prowadzoną na lekcjach biologii i nie tylko w Szkole Podstawowej nr 5. A w dniu dzisiejszym już zapowiem, że odbywa się taka sama uroczystość. W gimnazjum o godzinie 14 jest również przekazanie do użytku do młodzieży gimnazjalnej takiej wymarzonej ekopracowni. Proszę Państwa, chciałem również Państwu wspomnieć o tym, że druga nasza jednostka ochotnicza, Straż Pożarna z Niesięcina, przez wiele lat dążyła do włączenia ich do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, czyniąc krok po kroku pewne inwestycje i inwestowanie w sprzęt, wyposażenie i wykształcenie również, żeby spełniać odpowiednie wymogi. I proszę Państwa, w tym roku komendant wojewódzki główny to zauważył i ta jednostka została wpisana do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. To zadawała, ponieważ będziemy jeszcze bardziej mogli sprawnie reagować na zdarzenia związane z zagrożeniem życia i mienia. Wiadomo, że straż to nie tylko teraz pożary, i również inne zagrożenia na drogach i w innych miejscach w przypadku różnych zdarzeń atmosferycznych. Także gratulujemy ochotnikom z Niesięcina i teraz złożyli wnioski, jak Państwo pamiętacie, na poprzedniej sesji podejmowaliście uchwały dotyczące zakupu dla nich samochodów. No ale te wnioski dwa z naszego miasta zostały złożone, w sumie to chyba ponad 80 tych wniosków, a kwota jest bardzo mała, musimy poczekać, jakie będą rozstrzygnięcia tego zadania, jeżeli chodzi o te jednostki, którym dane będzie skorzystać z zakupu nowych samochodów.